Proszę o maj, czerwiec, wrzesień. I sam sobie to wiem, kiedy Piast miał taki autobus i wiem, że razem właśnie rodzice tych dzieci atakowali, że jest bardzo gorąco w autobusie, że wreszcie do wytrzymania. Dlatego pytam, czy jesteśmy w stanie. Dziś widzimy, że na następne pewnie będzie sesja w wrześniu. Wreszcie szkoły się zaczęli, dzieci dołożone takimi opisami. Czy w ogłoszonym przetargu jesteśmy w stanie dopisać, aby zaznaczyć ewentualne jakieś wymogi, jeżeli chodzi o autobusy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Kalinka. Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie właśnie uchwały sieciowej. Jakie konkretne działania będą podjęte w celu kontroli, jakie były do tej pory podjęte w celu kontroli przywozu śmieci, tak, jeśli chodzi o operatora, który odbiera te śmieci. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, także prosiłbym o było mowa pytań odbyć na ustnie. Ponawiam swoje w kwestii finansowania i procedury, która się dużo odnosi tego aglomeracyjnego centrum podatkowego. Dziękuję. Bardzo pan Damian Sobowski. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana burmistrza, jednak jeszcze w kwestii dróg powiatowych słowo. Powiat Czepiński ma 2 miliony złotych pieniędzy na tego typu inwestycje, to nadwyżka. Proszę państwa, 2 miliony złotych, ile masz milionów? 8 milionów na inwestycje? Proszę państwa, 2 miliony musimy obdzielić wszystkich, więc w tym roku mamy powiatówkę, czy mamy schetynówkę na Powicko, jak pan starosta mówił, mamy jeszcze kanalizację wodną w Korzeńsku, nogi, plac, zabaw, ten plac rekreacyjny, to będzie jeszcze pole specjalne, co będzie służył wszystkim mężczyznom. Także, proszę państwa, trzeba się uzbroić w niegość. Natomiast gdzie jest szansa? Szansa jest po pierwsze w przejęciu dróg ze strony gminy, czyli gmina by przejęła niektóre drogi powiatowe, a jeżeli nie chce przejąć, to żeby zadeklarowała wysoki procent udziału. Bo jeżeli na przykład gmina Żmigród zaproponuje 50% udziału w budowie chodnika w pani miejscowości, to myślę, że powiat całkowicie inaczej na to spojrzy. Również radni z innych gmin i tutaj też przy okazji panie burmistrzu, ronda słowo. Czy to potrzebne jest, czy też nie jest potrzebne? Na pewno będzie to najbardziej uczęszczona droga do 2017 roku, ponieważ wszyscy będą chcieli ją wyjechać na trasę S8 Jabłońskiego, S5, przepraszam, Jabłońskiego do Wrocławia. Na pewno trzeba w jakiś sposób to rozwiązać. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na fakt, że jak rozmawialiśmy w zeszłym roku, to ulica Kościuszki po remoncie miała być przejęta przez miasto. Także czy też jakieś działania będą w tym kierunku realizowane? Natomiast mamy zasadnicze pytanie brzmi rozwój. Panie burmistrzu, czym się kierował referendum oświaty w momencie, kiedy w tym roku szkolny nie posuwał apelu wielu rodziców, mojej osoby, w kwestii organizowania jednej klasy pierwszej więcej, gdzie można byłoby 20 osób w klasie, w tej chwili jest 25, w porównaniu na przykład do szkół wiejskich, gdzie tam wiele lat temu podjęto decyzję słuszną, że szkoły wiejskie zostają, gdzie tam jest. Poniżej 10 osób, bądź też 15 osób w klasie. Jak to się ma w naszego miasta? Dlaczego to jest 25 osób, a na wsi może być 8, 5, gdzie koszt jednego nauczyciela jest to kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Dziękuję. Z tego bloku ostatnie pytanie, pan Andrzej Kubik oczywiście. Tak, jest, ja mam pytanie do pana starosty, bo tutaj teraz mam takie pytanie. Kiedy panie starosto pan zaczniesz kosić pobocza i remontować drogę? Po zimie. Szanowny panie sołtysie, chcę pana uspokoić, że już dawno żeśmy zaczęli i remontować po zimie drogi i kosić pobocza. Jeżeli pana interesuje kwota, to pana od stycznia 2015 roku do dzisiaj na gminę Żmigród przeznaczono 69 700 zł. To jest nakoszenie poboczy, remonty cząstkowe, naprawa i ustawienie oznakowania, łakanie ziemi. Ale to ja bym tak
konkretnie wiedział, to są ale pan mówi, nie ma efektów, panie starosta. Ale pan mówi ogólnie, proszę powiedzieć, o którą konkretnie drogę chodzi. Bo może pan mówi nie o drodze tej, która należy do powiatu. Odcinek od Kaszyce Mielickie Powisko. Proszę pana, Kaszyce Mielickie, od Kaszyc Mielickich do Powiska jest położona mała nawierzchnia. I proszę pana, są rowy wygoszone, ja jechałem w niedzielę na ten. Ja tam jechałem w niedzielę. I ona była wygoszona, a teraz jakieś tam odrosty są, to proszę pana. Dobrze, ale jak może. No, dziękuję bardzo państwu. Szanowni państwo, ja jutro poproszę pana dyrektora zarządu dróg powiatowych, państwa sugestie na przekażę. Z prośbą, aby się skontaktował z radnymi z danego regionu, z sołtysami, żeby z państwem uzgodnił kolejność tych prac, które należy wykonać. Dziękuję. No i tutaj jest pakiet pytań do pana burmistrza, w związku z tym może pan burmistrz odpowie. Ja powiem, odpowiem na część pytań, na pozostałe kwestie, czy pan burmistrz powie o kwestiach oświatowych i pan dyrektor NDK w kwestiach basenowych czy odpadowych. Rozpocznę od dni szpilogów. Ja sobie nie przypominam decyzji rady czy stanowiska, kiedy ma być gwiazda. Ja pamiętam pana głos indywidualny z taką sugestią. Więc ja nie miałem powodu, żeby podjąć decyzję taką, że musi być w sobotę. Podejmujemy decyzję w zależności od charakteru dnia i przypomnę, że pierwszy dzień zawsze mamy jako dzień sportowy, dlatego też nie ma gwiazdy. Jeżeli będzie takie stanowisko rady, to wezmę je pod uwagę i jestem gotowy tutaj na dyskusję. Natomiast to nie jest kwestia jednoznaczna, bo obserwuję, jak występują i o której gwiazdy w innych gminach i przykład choćby nawet z niedzieli, że kombi grało w Prusicach w niedzielę, tylko że o 20 to jest kwestia odczucia, ale też kwestia efektu, bo my dlatego 21.30 mieliśmy, dlatego że robi się mniej więcej o tej porze zwrot, więc lepsze efekty są, jak jest ciemno. I myślę, że po ilości widzów można było stwierdzić, bo było kilka miesięcy na pewno na placu widzów i mieszkańców, że może jest to problem, może nie, ale wydaje mi się, że jak jest to niewielki, więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli będzie taka sugestia, będę brał to pod uwagę. Tutaj dostałem niedawno zaproszenie na Dni Góry, tam są i w sobotę i w niedzielę. My też nie robimy tych dni bardzo na bogato w porównaniu z innymi gminami, bo liczymy się z kosztami. Dlatego też nie mamy gwiazd i w sobotę, i w niedzielę. Co do kwestii pana psa, no nie będę się wypowiadał, bo to może problem jest, może nie, ale w Sylwestra też są fajerwerki. Często niezgłaszane są w innych terminach, czy z innych powodów i tutaj przepraszam, ale myślę, że nie jest to kwestia akurat tak bardzo ważna czy znacząca. Kwestia następna to jest to, co mówił pan Brodal. Po pierwsze, ja nie sprawdzałem, nie wiem jak jest w statucie, ale proponowałbym, jeżeli ktoś chce odpowiedzieć na piśmie, to niech złoży wniosek na piśmie. Bo potem będą niejasności, że może coś nie tak. Tu jest kwestia też adresu i tak dalej, więc czy to pan radny Kalinka, czy pan Brodala, proszę o wnioski na piśmie. Natomiast skomentuję oczywiście te dwie kwestie kosztowe. No jest wielutnym kłamstwem to, że gmina płaciła 30 tysięcy za klucz sukcesu, czy za uczestnictwo w konkursie, czy też za promotora. To jest nagroda, która nic nie kosztuje i zgłoszenie jest bezpłatne. Natomiast myślę, panie Jarosławie, że bo ja przeczytałem to u pana na Facebooku chyba na drugi dzień po otrzymaniu nagrody, że to niekoniecznie ktoś inny rozsiewa te
plotki, no to może Pan rozsiewa sam te plotki, a potem Pan mówi, że gdzieś Pan usłyszał. To samo, jeżeli chodzi o kwestię konferencjera za rzekome 6 tysięcy złotych. Konferencję kosztował kilkaset złotych. A jak Pan chce się dowiedzieć ile i nie będzie tutaj tajemnicą, to proszę złożyć wniosek na piśmie i otrzyma Pan odpowiedź na piśmie. Co do kwestii karnetów, karnety były jako nagroda dla najlepszych uczniów. Myślę, że burmistrz ma prawo to w imieniu gminy przekazać w porozumieniu z dyrektorem. Tak jak wydatkujemy środki na nagrody różnego rodzaju, tak również tutaj myślę, że jest to dobry gest i to nie nadwyręża kwestii finansowych. A z jednej strony Pan by chciał, żeby pewne rzeczy były za darmo albo prawie za darmo, a jak część w taki sposób jest realizowana, to Pan zarzuca potem i sugeruje Pan, że to, nie wiem, Robert Lewandowski filmuje. Tam nawet na tym karnecie nie ma nazwiska czy funkcji, że to jest od burmistrza, czy coś w tym stylu. Także myślę, że jest to troszeczkę przerysowane i przesadzone. Co do kwestii technicznych basenu, powie Pan dyrektor. Sprawy powiatowe, ja myślę, że następne, tak? Bo odniosę się do kwestii dróg i tego, czy gmina coś uzgadniała, czy nie uzgadniała. Myślę, że mniej więcej po odpowiedziach pozostałych osób, myślę, że wszystkie tematy, które były w pytaniach, na te tematy będą odpowiedzi. Panie radny, odpowiadam na pytanie w sprawie Laskiej Szkoły Podstawowej Żmigrodzi. Oczywiście, że dobrze by było, gdyby klasy liczyły po 15, 17, 22 osoby. Podejmując w tym roku decyzję, musimy liczyć się z tym, iż konsekwencje podjęte dzisiaj rodzą swoje skutki i reperkusje przez kolejne 9 lat. Klasy druga, trzecia, czwarta, piąta i gimnazja. Czyli tak długo jak... A być może, jeżeli będą jeszcze w szkole średniej, to i później. Nie jest prawdą, że w środowiskach wiejskich są klasy mniej liczniejsze, nie wszędzie. Oczywiście, że są klasy nawet ośmioosobowe, na przykład w Radziącu. I ta szkoła nas sporo kosztuje. Ale są klasy i w Żmigrodzie, w szkole podstawowej, i na przykład w Powicku, które przekraczają, mówię o tych niskich klasach, 25 osób. Nie mówię, że to jest powód do radości, ale też nie jest to powód, według mojej oceny, do rozpaczy szczególnej. W każdym razie chcę Pana zapewnić, iż w roku bieżącym klasy pierwsze nie będą większe jak 25 osób. My dzisiaj nie znamy dokładnie, ile tych osób będzie, może będzie 23, może będzie 24, ale w klasach trzecich dzisiaj są klasy, które mają 25 i 27 osób. Takie wypadki się zdarzają. Chcę również powiedzieć, iż sukcesywnie co roku zwiększamy dotacje do tej niskiej subwencji, którą podaję w cyfrach okrągłych. Na dzisiaj wynosi 7 milionów, a my dopłacamy do oświaty bez mała 4 miliony złotych. I nasuwa się pytanie, jak to jest, że ilość dzieci nam spada o ponad 200, ilość nauczycieli jest na tym samym poziomie. I ja oczywiście nie krytykuję w tej chwili, tylko po prostu oceniam to i patrzę na to realistycznie. I takich pytań można by było zadać, tym bardziej, że my naprawdę, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o świat, o zaplecze sportowo-dydaktyczne, naprawdę, nie przesadzę, należymy do czołówki województwie dolnośląskim. Ale chciałbym jakby w pewnym sensie zrekompensować, powiedziałbym, swego rodzaju może niedoskonałość, czy to, że te klasy, w tych klasach będzie uczniów 25 lub też niewiele mniej, podjęliśmy decyzję o tym, aby zajęcia z informatyki były dzielone na grupy po to, żeby ułatwić tym dzieciom zabawę, ale i również nauki z zakresu informatyki.
Nie jest to obowiązek ze strony gminy, ale to było jakby takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom nie tylko radnych, ale przede wszystkim to, co jest istotne rodziców. Zresztą taką deklarację składał pan burmistrz, z tego co wiem, w rozmowie już po podjęciu decyzji, w rozmowie z rodzicami. To tyle mam w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dyrektor. Szanowni Państwo, a przede wszystkim Panie Jarosławie, odniosę się może do kwestii cen króciutko jeszcze, bo widzę, że ten temat pojawił się już wcześniej na portalach społecznościowych. Dzisiaj oficjalnie została przedstawiona uchwała. Zespół Placówek Kultury funkcjonuje jako instytucja kultury. Moim głównym aktem prawnym jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i w tej ustawie jest również punkt mówiący o finansowaniu instytucji kultury. Na mój budżet składa się kilka elementów. Między innymi są dochody własne. Dochody własne, które są albo z wynajmu pomieszczeń, albo z biletów na wydarzenia kulturalne, tudzież na imprezy sportowe, czy na udział w rekreacyjnym działaniu na basenie. Ponieważ mam taką ustawowy przywilej, wprowadzam zarządzenie różne cenniki dotyczące wynajmowania tych sal i biletów. I tak też się stało z basenem. W zeszłym roku wprowadziliśmy cennik, który obowiązuje zresztą w roku 2015. Proszę mi wierzyć, że te ceny ja nie brałem z kapelusza, czyli nie siedziałem sobie w domu i pomyślałem, dobra, takie mogą być bilety, ale myśmy dosyć długo rozmawiali i z burmistrzem, i z pracownikami referatu, także chyba z niektórymi radnymi. Sprawdzaliśmy również ceny, które są w okolicy gminy Żmigród i stwierdziliśmy, że te ceny, które zostały wprowadzone, te ceny, które funkcjonują, są najbardziej adekwatne do tego, czym dysponuje nasz basen, jakimi atrakcjami. Natomiast uważam, że jeżeli pojawiła się taka sugestia ze strony, nie wiem, czy pana, pani Jarko, czy grupy ludzi, że coś w tym temacie trzeba zmienić, pomysł komisji, którą przedstawił pan Zagórski, jest jak najbardziej dobry, bo wtedy będziemy mogli wspólnie przedstawić swoje racje i wypracować jakiś kompromis, do którego oczywiście ja się przystosuję. Natomiast osobiście uważam, że pomysł dzielenia i może nie dzielenia, tylko innych stawek dla mieszkańców, innych stawek dla poza gminy Żmigród jest troszeczkę niewłaściwy, ale ja myślę, że tym tematem zajmiemy się na komisji, którą za jakiś czas będziemy mieli. Co zaś do basenu i do tego, co pan przed chwilą zapytał pana burmistrza. Rzeczywiście może to nie jest wada samego wykonania, pani Jarku, firmy, która to wykonywała, raczej jest to może nieprzewidziana sprawa związana z projektowaniem tego obiektu. Projektant prawdopodobnie nie przewidział, że tak duża liczba wody, przepraszam, ilość wody będzie wylewana na zewnątrz. Więc zastosowaliśmy zapobiegawczy system. Nie wiem, czy państwo wiecie, o co chodzi. Tutaj przy zjeżdżaniach musieliśmy prowadzić zabezpieczenie, żeby ta woda nam się nie wylewała na zewnątrz i nie spływała na trawę. Więc stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie stawienie worków z piaskiem. Raz, że to jest w miarę bezpieczne. Myśleliśmy też także o tym, żeby zrobić murki, ale stwierdziliśmy, że to jest bardziej bezpieczne. Natomiast dzieci nie powinny tamtędy wychodzić, bo dzieci mają do wyjścia trawinki i tudzież inne wyjście, które z basenu prowadzi do z powrotem na zjeżdżalnię. Więc myślę, że tutaj argument, że dzieci nie mogą wyjść, coś takiego raczej jest nie na miejscu. Natomiast zasugerował pan tutaj w stosunku do mojej osoby, że to jest jakiś prywatny folwark i że ja sobie na lewo prawo zdaję różne karnety, zaproszenia, chodźcie na basen, komu mi się podoba. Otóż nie jest tak, bo basen nie jest moją własnością, dziękuję, lecz własnością gminy. I proszę mi wierzyć, że ja z każdej strony i pod względem prawnym, pod względem funkcjonowania, utrzymania, staram się, żeby to wyszło jak najlepiej. Zresztą efekty chyba tego są widoczne i każdy, kto ten basen odwiedza, nawet spoza Żmigrodu,
jest zachwycony tym obiektem. Natomiast rzeczy, o których tutaj Pan wspomniał, dlaczego były te karnety, to Pan Burmistrz już wyjaśnił, to było dla tych osób, które naprawdę wyjątkowo się starały w tym roku szkolnym, był taki dodatkowy pomóc. Ja powiem tylko, że te karnety są ewidencjonowane, one nie są jakoś tak rozdawane na lewo i na prawo. Każdy karnet, który wypływa tutaj z darmowym wyjściem na bazę, jest wpisywany. Dlatego, że ja za chwilę będę miał pytanie, na przykład od Pana Burmistrza lub od radnych. Podejrzewam, że na komisji takie pytanie padnie, w jaki sposób ja te karnety rozdaję, więc ja muszę mieć ewidencjonowane tą rzecz. I oczywiście uzasadniamy, dlaczego te karnety poszły do tych osób. Tutaj w przypadku dzieci i młodzieży dostały te karnety rozdane za to, żeby dzieci miały stypendia naukowe, kulturalne i sportowe. No i powiem Panu, że byłem na tym zakończeniu roku szkolnego w szkole podstawowej i gdy dzieci dowiedziały się, że coś takiego jest, to było jedno wow. Czyli wydaje mi się, że tutaj dzieciaki zostały w jakiś sposób dowartościowane. 1 czerwca basen ruszył od 1 czerwca, chociaż nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale basen był gotowy do działania już od połowy maja. Technologicznie był gotowy na to, że mógł ruszyć oficjalnie 15 maja, no natomiast pogoda nie wpisywała, więc zdecydowaliśmy, że będzie do 1 czerwca. Moje zarządzenie w tym dniu basen został otwarty dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, bo tam też osoby starsze mogły sobie na basen przyjść, był po prostu wejście bezpłatne. I tak myślę, że będziemy praktykować chyba w przyszłości też, żeby te pierwsze czerwca w jakiś tam sposób urozmaicić. Natomiast nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, być może ten basen ruszy jeszcze wcześniej, jak to wszystko zależy tylko od pogody. My staraliśmy się tak poprowadzić sprawy technologiczne, przede wszystkim pozwoleń z sanepidu, że mogliśmy tego 15 otworzyć. Tutaj zada Pan jeszcze pytanie z tymi sportowcami. Każdy uczestnik biegu smoka, który odbywał się w sobotę, wykupywał pakiet startowy. On kosztował 30, a w dniu imprezy 40 zł. No i w tym pakiecie startowym, oprócz koszulki, gadżetów, był także opaska, która pozwoliła do wejścia na basen. I te osoby, które wykupywały te pakiety startowe, miały taką możliwość wejścia na basen, czyli wykupania się na basenie po godzinie 17 po biegu smoka. Ja nie wiem, ile osób skorzystało. Myślę, że tam część osób skorzystała, część nie. Ja odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ja tylko chciałem jeszcze Panu Radnemu tutaj powiedzieć, że bieg nie bieg tylko Jerzmiklowskie Dni Smoka, to jest impreza masowa. I żeby przeprowadzić taką imprezę, ja muszę spełnić tyle wymogów ze strażą, z sanepidem, z policją, z pogotowiem ratunkowym. Każda z tych instytucji przyjeżdża na ten obiekt, sprawdza, jakie jest bezpieczeństwo, czy się nadaje ten obiekt i dopiero wydają decyzję o tym, że ta impreza może się odbyć, po której burmistrz wydaje decyzję, że jest pozwolenie na imprezę masową. Także proszę mi wierzyć, żeby organizować taką imprezę, trzeba 2 miesiące wcześniej przejść naprawdę długą procedurę. Głównie chodzi o bezpieczeństwo uczestników tej imprezy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Dyrektor. Chciałbym odpowiedzieć na Pana pytanie odnośnie zakresu kontroli, który będzie się odbywał od dnia jutrzejszego. Więc chcielibyśmy z uwagi na wszelkie sugestie, które padały z różnych stron, jak się odbywa, czy jest to prawidłowo, czy nie. Więc od 1 lipca, jest od jutra, dwóch pracowników zakładu jest oddelegowanych do pracy w siedzibie podwykonawcy w firmie Lechon, gdzie będą jeździli bezpośrednio w kabinie kierowców i sprawdzali bezpośrednio w terenie, jakie odpady, skąd są zabierane. A ma to na celu przede wszystkim określenie, czy te odpady na pewno pochodzą z terenu gminy Żmigród. Po drugie, czy do pojemników, do tego samochodu, który odbiera odpady zmieszane, czy nie są wrzucane odpady, które nie powinny być tym samochodem zawierane, mówiąc ogólnie, a chodzi głównie o odpady bio, odpady zielone, bo mamy podstawę przypuszczać, że stanowczą
największą biomasę w całym strumieniu odpadów stanowią odpady zielone. Nie plastiki, nie papier, które trafia do pojemników, ale niestety odpady bio. I prosiłbym Państwa też na to zwrócić szczególną uwagę. To nie ma kompostownika, sugerowałbym, mimo że nie ma takiego wymogu, ale sugerowałbym w tą stronę zwrócić swoje możliwości i taki kompostownik wykonać. Bo jeśli te odpady będą trafiały do pojemników ze zmieszanymi, no nadal będziemy płacili dużo za śmieci zmieszane, ogólnie mówiąc. Te samochody z kierowcami i z tymi pracownikami zakładu będą wracały do zakładu na ulicę Kościuszki, gdzie będą ważone. Wcześniej oczywiście będą zważone jako puste, potem będą zważone z tymi odpadami, które samochody zbiorą. To jest jedna jakby strona kontroli. Z drugiej strony pracownicy zakładu będą nadzorowali zakres kontroli, który spoczywa jakby na przedsiębiorcy, który do tej pory z różnym prawdopodobieństwem, rzeczywiście, że tak jest, wykazywał osoby, które, czy podmioty, które źle segregują. Więc ci pracownicy zakładu będą mieli obowiązek sporządzenia dokumentacji fotograficznej i sporządzenia protokołu z kontroli takiego pojemnika, który jest pojemnikiem spornym, który znajdzie się potem najprawdopodobniej w raporcie. Dokumentację fotograficzną będą wykonywali dlatego pracownicy zakładu, dlatego że firma Lekmet odmówiła i w sumie się nie dziwię sporządzenie takiej dokumentacji z uwagi na, jak powiedział prawnik firmy Lekmet, na ochronę danych osoby, od której te odpady są odbierane i firma Lekmet też nie jest upoważniona do wykonywania fotografii. Dlatego pracownicy zakładu, którzy działają w moim imieniu, a ja mam Państwa upoważnienie do tego rodzaju działań, będą dokonywali tych kontroli w terenie w taki właśnie sposób, więc dokumentacja fotograficzna i sporządzenie protokołu pisemnego podpisanego przez pracownika firmy Lekmet, przez pracownika miejskiego zakładu, jeśli będzie to możliwe przy udziale właściciela czy użytkownika danej nieruchomości. Czy jeszcze jakieś pytanie? Dziękuję. Znaczy może tak wezmę, ale pan na razie dziękujemy, pan Brodawek chciał pytać. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, ja nie będę stosował tych metod socjologicznych jak moim przedmówcy. Powiem tylko tyle, Panie Dyrektorze, główną ustawą, która obowiązuje i reguluje działanie samorządu gminnego i instytucji podległych samorządowi jednostek z podległych gminie jest ustawa o samorządzie gminnym i ona jest główną wykładnią w tym zakresie i to ustawa właśnie w tym zakresie upoważnia radnych. Artykuł 18 mówi o tym, że Rada ma prawo podejmowania uchwał w sprawie ważnych i istotnych rzeczy dotyczących gminy. Artykuł ustęp 2 punkt 8 mówi natomiast, że podejmuje wszelkie uchwały w sprawie podatków i opłat, czyli tym samym upoważnia radnych do podejmowania uchwały mówiącej. Poza tym to Rada podjęła najważniejszy dla dyrektora Domu Kultury dokument, statut, bo on jest najważniejszy dla jednostki organizacyjnej. To Rada podjęła statut i Rada upoważniła Pana do podejmowania zarządzeń, jeśli chodzi o opłaty i tym samym Rada ma prawo podjąć taką uchwałę, która będzie nakazywała czy obligowała dyrektora do tego dostosowania tych uchwał, więc tutaj nie wykraczamy poza dokładnie prawo. Poza tym, Panie Dyrektorze, każda osoba, każdy urzędnik, a niewątpliwie Pan jest również urzędnikiem, jeśli podejmuje decyzję, ja nie kwestionuję i proszę mi tego nie zarzucić, że ja kwestionuję, ja rzucam, ja plotkuję, ja wyjaśniam, może tak. Plotkuję może ktoś inny na tematy prywatne, innych osób, na pewno nie. Urzędnik podejmuje administracyjnie decyzję administracyjną albo zarządzenie. Nie można wykonywać innych aktów prawnych, jeśli chodzi o jednostki i podległe instytucje. Tak samo jak dyrektorzy szkół wydają zarządzenia. Nie, Panie Burmistrzu, przepraszam, ja już kończę. Nie trzeba machać rękawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Zagórski. Czy ja chciałbym dyrektora spytać, jak ewentualnie będzie jak ewentualnie będzie potrzebna
chodzi do mieszkańców domu wielorodzinnych. Czy jakiś jest pomysł na to, jak ich kontrolować, bo nie będzie łatwo. Moją pozycją się tam wydarcie, koleżanki Ani, a jak będzie na terenie spółdzielni, czy rodziny wiadomo, mieszkają w domu wielorodzinnych. Dziękuję. Pan dyrektor? Zgodnie jeszcze z moją odpowiedź. Najpierw może na kończąc jakby to pytanie, bo było ciągle z głowy. Dodatkowo będzie sprawdzane jakby w taki sposób dwojaki. Ilość osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracji. Mianowicie będziemy mieli jako działający na rzecz w imieniu gminy dostęp do ewidencji ludności, więc mówiąc kolokwialnie do meldunków, to jest po pierwsze, a ponadto będziemy weryfikowali to z ilością zużytej wody w danym gospodarstwie. Wiadomo, że jeśli mieszkają dwie czy trzy osoby w gospodarstwie, to tej wody zużywa się tyle, a nie są jakieś normy określone. Jeśli ktoś zadeklaruje mniej niż będzie wskazywało zużycie wody, też będzie to podstawa do weryfikacji, czy coś jest nie tak czasem z tą deklaracją. To jest jakby kończące to pana pytanie. Co do radnego Zakórskiego. Myślę, że na to nie ma zdrowego rozwiązania, jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną. Niemniej jednak po nowelizacji ustawy w lutym tego roku postępowanie jest prowadzone nie przeciwko najemcy czy właścicielowi we wspólnocie czy spółdzielni, ale przeciwko wspólnocie bądź przeciwko spółdzielni. Bo deklarację złożyły po tej zmianie na początku roku zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Także trochę daje nam to uproszczenia, aczkolwiek jak będzie z dochodzeniem należności, ciężko jest w tej chwili powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Kraszewski. Wracamy do Gminy Smoka. Powiedziałem pana burmistrza, że jestem co najmniej zbulwersowany, bo faktycznie tak było, że przed rokiem nie głosowaliśmy tego, czy gwiazda ma w sobotę, czy w niedzielę, tylko to była taka grzecznościowa sugestia. W tym nawet pan radny, który rzadko się ze mną zgadzał ja z nim, też byliśmy jakby jednomyślni w tym temacie. I wydawało mi się, że jeżeli poruszę ten temat, oczywiście ten temat mojego psa, to proszę go zapewnić, jak on go próbuje, bo problem jest niejednodniowy w skali roku. I niepotrzebnie wręcz go poruszałem, przyznaję się do tego. Ale my musimy podchodzić tak, politykę prospołeczną prowadzić. I proszę wziąć to pod uwagę, że na przykład pierwszy pociąg o 4 rano odjeżdża, no tam jest załóżmy 30 mieszkańców udaje się do pracy. Ale o 5 rano jest cały teren ludzi. Dzieci nie miały wolnego w szkole. Więc, a też były. Moja sugestia, ja zmierzałem do tego, że pan mówił było 3000 ludzi. Gdyby zrobimy w sobotę, będzie 4000. I wtedy proponuję, żeby pan dyrektor się zmobilizował, bo z tym piwem był problem. 100 osób chyba za jednym kufrem piwa tam stało i ten. I jeden wielki mem. No, można dodatkowo zarobić po prostu. I jak już jestem, to jeszcze jedna. Bo tutaj słyszymy o tym przy okazji skrzyżowania. No to pan burmistrz wstaje i mówi tak, że proponuje starostwo, żeby dołożyło 25% do skrzyżowania. To przepraszam bardzo, czy pan poważnie traktuje instytucję starosty? Bo mam wątpliwości, nie jest tajemnicą, że jakiś front jest jakby i to front śmigrowski. Ale panie, mówiliśmy o tym, że takich tematów nie będzie. Ale o czym mówię? Ale mówiliśmy, że to, nie to będzie. Jak pan burmistrz traktuje nas jako radnych poważnie, dlaczego pan nie udał się do starosty, nie rozmawiał w kwestii choćby tego skrzyżowania? Żeby partycypował w kosztach. No sesje tak rzadko się odbywają, że co, nie tu. Ja tego ostatnio. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sesję, na to pytanie, które ostatnie jakby padło, odpowiem. W pierwszym kwartale było 4 sesje, ponieważ była taka potrzeba, w związku z tym były wnioski, były sesje.
Radni mogą wnioskować o sesję, burmistrz może wnioskować o sesję. Jeżeli nie ma takich wniosków, no to sesje się nie odbywają. Jedna minimum na kwartał. W związku z tym ta norma jest spełniona i tutaj, jeżeli nie było wniosków, nie było sesji, myślę, że mówienie na ten temat jest bezpodstawne. Pan burmistrz. Czy nie będę odnosił do Dni Smoka, bo już tutaj powiedziałem i tutaj nie było nowych elementów w związku z tym. Natomiast odpowiem jeszcze, bo nie odpowiedziałem na pytanie, jeżeli chodzi o dowozy panu radnemu Węgórskiemu, że bierzemy zawsze sugestie różnego rodzaju uwagi i wnioski pod uwagę przed ogłoszeniem następnego przetargu lub oczywiście na bieżąco, jeżeli możemy reagować. I te sugestie, które były na spotkaniu z młodzieżą na komisji, na której ja też byłem, będziemy brali pod uwagę do nowego przetargu, który będzie ogłoszony w najbliższym czasie z mocą obowiązującą od września tego roku. Natomiast odniosę się tylko do kwestii skrzyżowania i przyszłego ronda, że ja jestem, panie radny, do tego i pracuję dla dobra gminy i dbam o interesy gminy. Myślę, że ta sugestia z mojej strony była właściwa, bo kwestia finansowania jest otwarta na dzień dzisiejszy, bo inwestycja jest przed realizacją. I jak powiedziałem, będziemy zapewne o tym rozmawiać i złożę wniosek o finansowanie, no też finansowe tej inwestycji. To jest sprawa między gminą a powiatem. Może tylko kwestia jeszcze tej drogi powiatowej Powicko-Żmigród. Ja uważam, że każda gmina, bo tak było, podpisała do tej pory porozumienie z powiatem. Mnie mało interesuje, czy starosta był taki, czy jest inny. Ja mam z organem podpisaną umowę, która powinna obowiązywać. I tak jak powiedział pan radny Słuchowski, gmina dodała, czy zaproponowała te 10 tysięcy, to wynikało głównie z tego, żeby był lepiej punktowany wniosek. Jak widać, dało to efekt, bo wniosek przeszedł pozytywnie i uważam, że gminy nie powinny dodawać do finansowania dróg powiatowych większe czy znaczne kwoty. Co do kwestii, jak na przyszłość ma być finansowanie, to myślę, że powinniśmy dopiero rozmawiać. Ta propozycja, o której mówił pan starosta, jest propozycją wstępną, ale to jest kwestia przyszłości, a nie tego, co do tej pory. Ja mam nadzieję, że radni dzisiaj osiągną kompromis, że będzie przegłosowana ta inwestycja i inne, na które są dotacje, żeby nie zaprzepaścić milionów złotych, które są na dzień dzisiejszy przyznane, a to jest ostatni dzwonek, jeżeli chodzi o czas przyjęcia do budżetu i realizacji zadań, bo realizacja zadań tych co najmniej trzech trzeba wykonać w tym roku, bodajże do końca listopada czy do 15 grudnia. Dziękuję. Dziękuję. Pan Damian Słuchowski. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana dyrektora. Pan kierownik RANS, pan dyrektor agencji oczywiście. Pan kierownik prac wspomniał, że od w tym roku zmieniły się zasady, już nie zaokrągla się tego podatku. Oczywiście między innymi trzeba zwrócić uwagę, że wszyscy mieszkańcy mają formularze takie płatności właśnie, gdzie te wszystkie kwoty były zaokrąglane, więc nawet ja w tej chwili zaprosiłem z tego wynika niewłaściwą stawkę, więc jeżeli tak jest, to nie wiem, czy zakład nie powinien przygotować nowych formularzy. Może pan nie wiedział o tym wcześniej, że takie coś jest, albo może pan teraz nie do końca jeszcze powiem prawdę. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor. Ja króciutko jeszcze może. Panie Jarku, na pan racji w tej kwestii pracowników, ponieważ ja nie jestem pracownikiem samorządowym, jestem pracownikiem instytucji kultury. Mnie nie obowiązuje ustawa o pracownikach samorządowych, obowiązuje mnie ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jako pracownik instytucji kultury podlegam tej ustawie, jak również moi pracownicy. Ale ja nie chcę, żebyśmy tutaj dyskutowali o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi, tylko ja zapraszam pana do siebie, musimy się umówić, możemy się dać spotkać na Sejmie i porozmawiać o ten temat, jak to wygląda. Zresztą myślę, że ten temat panie Janku na komisji można śmiało też poruszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Paweł Oleś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie. Ja z pewnością
tutaj do pana starosty mam takie małe zapytanie. Nie powinno się pewnych rzeczy przenosić z powiatu do gminy, z gminy na powiat, ale no niestety jesteśmy tak związani, że pewne rzeczy są związane. Usłyszałem tutaj między innymi, że w budżecie, który będziemy dzisiaj głosować, mamy zapewnienia na 150 tysięcy złotych dla Korzeńska i pan starosta powiedział, że będzie to przeznaczone na chodnik. Nie wiem, czy już mam się cieszyć i mam mieszkańców Korzeńska powiadomić, że będziemy mieli chodnik, bo z tego co ja wiem, to jest to tylko dofinansowanie na drogi i odwodnienie. Na drogę i odwodnienie w pasie, w którym wchodzimy w drogę powiatową. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, to mam prośbę do pana starosty. Proszę naprawdę nie sterować odpowiedzialności tylko i wyłącznie na radnych z opozycji ze Żmigrodu nad głosowaniem budżetu w powiecie, bo jest nas do w Radzie Powiatu 21 i każdy będzie walczył pewnie o swój kawałek tortu. I ta odpowiedzialność jest 21 osób, a nie tylko 3-4, tak jak tutaj pan mówi, bo przytoczę jedną rzecz. Ten projekt uchwały zmiany budżetu już dawno był przegłosowany pod warunkiem, że pan i pańska strona przyszłaby na sesję, na której nie był pan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Natomiast ja jeszcze raz tylko zaapeluję po prostu, że tematy dotyczące powiatu będzie dzisiaj okazja o 21:00 bez mrzenia wszystkie wyjaśnić. Pan dyrektor. Ja bym chciał krótko odpowiedzieć na pytanie pana radnego Słukowskiego. Rzeczywiście po nowelizacji ustawy jest tak, że tych kwot, które są podane, że się nie zaokrągla. Niemniej jednak te opłaty, które zostały wniesione, to nie jest tak, że trzeba gdzieś coś zwracać, czy coś w tym sensie. To są sprawy księgowe, na którymi nie chciał się teraz zagłębiać, bo księgowym nie jestem. Szkoda, że nie ma pani skarbnik, bo może by panu to wyjaśniła dogłębnie. Aczkolwiek w związku z tym, że będzie zmiana tej stawki, podjęliśmy również decyzję, że każdy z mieszkańców, mimo że blankiety z nowymi wpłatami na drugie półrocze są przygotowane, będą przygotowane, w tej chwili są zamówione książeczki wpłat, gdzie nie będą wydrukowane kwoty, będą wpisane, z uwagi na to, że te kwoty mogą się zmienić. Może za pół roku będziemy w stanie obniżyć tą opłatę, a może trzeba będzie ją znowu jeszcze podwyższyć. Ja tego w tej chwili nie wiem i nikt z nas nie wie. Aczkolwiek, żeby uniknąć nieporozumień tego typu, jak pan ma w tej chwili taki dylemat, dlatego te książeczki są niezbędne. To jest jakby pierwsza część. A te osoby, które wpłaciły pieniądze do końca roku na przykład, znają swoją opłatę, bo takie osoby też są, na pewno będą miały w większości tą opłatę zaksięgowaną na poczet przyszłych należności, a to, co będzie brakowało z uwagi na podwyżkę opłaty, będą musiały po prostu dopłacić. Ale o tym każdy mieszkaniec zostanie powiadomiony, bo tego wymaga ustawa. Żeby każdy dostał ten, kto składał deklarację, zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Interpelacje, zapytania. Przed nami wnioski. Ale... To we wnioskach, jeszcze nie jesteśmy we wnioskach. W związku z tym, jeżeli nie ma innych interpelacji i zapytań, to przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie... To jest droga powiatowa. Między Węglenem a Żmigrodem jest taka obwodnica mała zrobiona przy Esce. I tak faktem jest po prostu, że nic tam się dzisiaj nie dzieje. Czy nie można byłoby ściągnąć, że tak powiem, powiedzmy tego objazdu, nie? Bo jest jakby zbędny. Pan starosta zna temat. Szanowni Państwo, to jest droga techniczna, którą Putinek wybudował do budowy S5. I proszę Państwa, no szkoda, że nie ma przedstawiciela Budimexu, bo byśmy go wtedy zapytali, jak dużo jeszcze będzie. Ale to jest wyczynione i nasza droga powiatowa jest... Co powiedzieć?
powiedziałem, panie sołtysie. Ale jest wybudowane i nasza droga powiatowa jest zamknięta, z niej się nie korzysta. Ale chodzi o to, że tak powiem, jakby tam się nic nie dzieje. W związku z tym, czy nie można byłoby przewrócić na ten czas, kiedy się nic nie dzieje, żeby droga była bez problemu. Panie przewodniczący, ja bardzo proszę, aby uspokoił pan. To niektórych, bo... Ja jutro się spotkam z panem dyrektorem zarządu dróg powiatowych, zlecę mu, aby pojechał do Budimexu i zapytał, jak długo to będzie jeszcze trwało i czy jest to potrzebne. I czy jest potrzebne, tak, dziękuję. Jeszcze w interpelacjach czy wnioskach, panie? Proszę? Aha, to już może przejdźmy do drugiego punktu, dobrze? Pan... Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie wolne wnioski. I może tak, powiedzmy, ponieważ mamy kilka bezmych spraw, może byśmy zaczęli bezmych od tego, tam pan burmistrz miał jeszcze o tym konwencie, tak? Dobra. To może pan dyrektor, dobrze, tutaj? Potem pan Brodala, potem pan... Tak, dobrze, ja sobie pozapisuję. Panie starosto, chciałbym w imieniu mieszkańców miejscowości Borek, Nowe Domy, Czarny Las, Żmigródek oczywiście i wszystkich jadących w kierunku drogą wojewódzką na Milicz bardzo prosić o pilną interwencję jako zarządzającego drogą wojewódzką przechodzącą przez Żmigródek o załatanie dziury, która jest przed wjazdem do PGR-u w Żmigródku, która jest w głębokości około 35 cm. Przedwczoraj, jeśli dobrze pamiętam, albo nie, w sobotę. Jechała przede mną pani małym autem wielkości Seicento, wpadła w tą dziurę i niestety z pękniętą oponą, uszkodzoną felgą i błotnikiem zjechała w bramę, dobrze, że nic nie jechało sprzeciwka, w bramę wjazdową do PGR-u. Ta dziura jest spora, wiem, że pieniądze na drogi wojewódzkie są, bo jest to troszeczkę inny budżet, także bardzo bym prosił o interwencję, myślę, że pan radny Kraszewski powinien mnie poprzeć w tym momencie, bo jest mieszkańcem Żmigródka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Kalinka. Ja chciałem zwrócić na pewno niepokojącą kwestię, ponieważ jak Państwo wszyscy doskonale sobie zdajecie sprawę, w zakończeniu ulega etap modernizacji przebudowy linii kolejowej 59 między granicą województwa dolnośląskiego a Wrocławiem. Niestety miało miejsce kilka niepokojących zjawisk w miejscowości Garce. Zostało tam wbudowane przejście podziemne, została zmodernizowana cała infrastruktura związana ze stacją, z przystankiem i niestety miały miejsce kradzieże związane z kradzieżem lamp oświetleniowych, a także z demolowaniem po prostu obiektów. Zostały ukradzione kable i tutaj prosiłbym naprawdę mieszkańców i sołtysa Garc o to, żeby jednak troszkę, też, że wiem, że to jest oczywiście inwestycja państwa, ale żeby troszkę zwrócić uwagę z uwagi na to, że po prostu no, tylko na tym obiekcie w całej przebudowie następowały takie kradzieże. A była to osoba na pewno od nas, czyli z naszej gminy, ponieważ później proponowała skradzionych elementów mieszkańcom naszej gminy. Czyli to nie jest, że jakaś osoba przyjezdna. Naprawdę prosiłbym, ponieważ to jest tak, że dla państwa wbudowany ten obiekt, aby no, pilnować troszkę i także zwracać uwagę na takie osoby, które no, dokonują aktów wandalizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w kolejności taki może pani Halina Szyniawska, pan Brodala i pani Rybka, dobrze? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Dwukrotnie padło już. Pytanie będę kierowała do pana dyrektora Zespołu Placówek Kultury. Dwukrotnie dzisiaj mówiliśmy już o spotkaniu z Młodzieżową Radą Miejską. Wspomniał tutaj kolega Rafał, pan burmistrz także. Ja także brałam udział w tymże spotkaniu z Młodzieżową Radą, w ogóle z młodzieżą żmigrodzkich szkół, gdzie bardzo szczegółowo mówiliśmy współpracę z Zespołem Placówek Kultury. Dwustronnie przedstawiliśmy sobie propozycje współpracy i tak dalej, i tak dalej. Ustalono, że oferta zajęć proponowana przez Zespół Placówek Kultury jest bardzo szeroka i atrakcyjna.
Niemniej jednak plany pracy zespołu placówek kultury, zdaniem młodzieży, winny zawierać zapotrzebowanie większe młodzieży. Ustaliliśmy, że chodzi o dyskoteki, panie dyrektorze. Dlaczego poruszam ten temat? Ponieważ wczoraj otrzymałam dwa maile. Młodzież pewnie się przebudziła, że przypomniała sobie, że była na takowym spotkaniu, że pewne obietnice padły. Ja za chwilę zacytuję treść tych maili. Boję się tylko, że od marca chcę powiedzieć państwu, że żadna dyskoteka się nie odbyła, mimo że obietnice ze strony pana dyrektora były. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż zaczyna się okres wakacyjny. Nie wiem, czy niespokojniejsze byłyby mamy, gdyby ich pociechy bawiły się na dyskotece w Śmigrodzie, w pięknej sale w Zespole Placówek Kultury. Niestety muszą wyjechać do ościennej gminy, do Prusic, do Radicza. To budzi mu niepokój. Wiem, że wszystkie swoje siły pan skupił w tej chwili na basenie. Niemniej jednak bardzo pana proszę, aby pan wysłuchał głosu młodzieży i zacytuję panu maile, które otrzymałam. Młodzież obietnice pamięta, ale na obietnicach się kończy. Jak już jest jakieś spotkanie z młodzieżą, a jest ich wyjątkowo rzadko, to oczywiście jest mnóstwo zapewnień, że o nas pamiętają i dbają, że zaczną nas pytać, czego chce młodzież, pytać o opinię, lecz nie zdarzyło się to jeszcze. Myślę, że jest to wymowne. Gorąco proszę skupić się na temacie dyskoteka w Żyngrodzie i zrobić coś, aby chociaż raz w tygodniu takowa dyskoteka się odbyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję za głos. Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek. Najpierw chciałbym go umotywować, powiedzieć trochę na temat tego wniosku, a dopiero później złożyć wniosek. Że mam nadzieję, że najbliższa sesja nie odbędzie się za 3 miesiące, bo to jest związane z tym wnioskiem. Prośba tu jest taka, krótko opowiem o tym proponowanej uchwale. Propozycja jest taka, ponieważ wszystkie gminy naokoło, Prusice, Rawicz, Milicz, promują swoich mieszkańców poprzez to, że dają im bonifikatę dostępu do placówek kultury czy basenów. Opowiem po kolei. Prusice, ośrodek rekreacyjny, siłownia. Dla mieszkańców gminy Prusice cena karnetu miesięcznego wynosi 68 zł. Dla pozostałych z płota gminy Prusice 168 zł. Czyli jest to kolosalna różnica między mieszkańcem gminy Prusice a mieszkańcem gminy poza gminy. Rawicz, basen, który jest płatny na godzinę. Kosztuje 8 zł wstęp na godzinę dla osoby nie mieszkającej w gminie Rawicz. Natomiast dla osoby mieszkającej w gminie Rawicz kosztuje 6 zł. Mało tego, gmina Rawicz wprowadziła taką bonifikatę dla dużej rodziny tylko i wyłącznie z terenu gminy Rawicz, że wstęp dla członka dużej rodziny wynosi złotówkę. Czyli to jest kolosalna różnica. 8 zł za godzinę, a złotówkę za godzinę. Następny przykład. Karłów, Milicz. Basen, kąpielisko w zasadzie, które teraz zostało odnowione. Wstęp na basen kosztuje 6 zł. Dla mieszkańca 4 zł. Czyli mamy proste przykłady. Wszyscy naokoło promują swoich mieszkańców, co jest poniekąd słusznie praktykowane, ponieważ to mieszkańcy tych gmin ponosili koszty budowy, to z ich podatków były robione te instytucje, te baseny, te ośrodki rekreacji. Jest to słuszne. Może to się wydawać, że będziemy represjonowali może tych mieszkańców spoza gminy Żmigród. Nie, będziemy promowali własnych mieszkańców. Gmina Żmigród jest tak biedna, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, że osoby, które liczą, a są takie rodziny, 8-osobowe, gdzie są dzieci, gdzie są 9-osobowe, na terenie miasta Żmigród są takie rodziny. Trzeba im pomóc, bo gdzie oni mają spędzić czas, jak nie na basenie. Jest to działanie promujące mieszkańców i dlatego właśnie taka inicjatywa. Powiem krótko, nie jest to moja inicjatywa.
inicjatywa. Jeśli porozmawiają Państwo z kimkolwiek na mieście, czy nawet na miejscowościach ościennych, każdy popiera ten wniosek i każdy chciałby, żeby to było zrealizowane. Jeśli mi Państwo nie... Proszę porozmawiać. Wszyscy chcą, żeby tak to wyglądało. Skoro wszyscy chcą tak, żeby wyglądało, no ja spróbowałem podjąć się tej próby, żeby to sformalizować. Jest to poniekąd pierwsza oddolna od czasu istnienia samorządu gminnego od 1989 roku. Jest to pierwsza oddolna inicjatywa uchwałodawcza, poparta przez pana Patryka i pana radnego Karola Kalinkę, Patryka Andrzejewskiego. Oni wnieśli ten wniosek, oni się podpisali pod ten wniosek. Tu w tym imieniu chciałem im podziękować, że Swary, oczywiście inni radni również wspierają tą inicjatywę. Jest to słuszne, ponieważ będziemy służyli w tym zakresie naszym mieszkańcom. Składam wniosek, panie przewodniczący, aby jak najprędzej, najlepiej jeszcze w tym tygodniu i najlepiej jednego dnia powołać komisję i po komisji oczywiście, jeśli by się dało, sesję, tak żeby nie stracić ten sezon. Jeśli stracimy ten sezon, to możemy faktycznie ustalić tą sesję we wrześniu i nic nie zmienimy. Sezon przed nami, mamy kilka dni, żeby to sformalizować, dlatego składam wniosek, żeby tą sesję i tą komisję przeprowadzić. Dzisiaj jest wtorek. Czwartek, 2 lipca. Oczywiście propozycja terminu co do tego jest tutaj do dyskusji, ale najlepiej, żeby to było jak najszybciej, żebyśmy mogli wprowadzić te udogodnienia mieszkańcom gminy Żmigród. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że była taka propozycja, że oczywiście wszystkie uchwały, te oddolne są bardzo również cenne. Natomiast przyjęliśmy też taki scenariusz, albo został zaproponowany tutaj przez Komisję Oświaty, że to wcale nie musi być tak, że musi być uchwała w tej kwestii, o tym żeśmy już rozmawiali dzisiaj, że ewentualne nowe stawki, ewentualnie różnicowanie może być wprowadzone przez pana dyrektora, natomiast w uzgodnieniu tutaj i z mieszkańcami, i z radnymi, z Komisji Oświaty, i wcale nie musimy 3 miesiące na to czekać. Teraz pani Rybka. Ja w kwestii, którą poruszyła pani Halina Chrzaniawska, również uczestniczyłam w takich spotkaniach z młodzieżą. Popieram po prostu ten wniosek o przemyślenie dyskotek, ale posunę się jeszcze dalej. Młodzież bardzo prosiła o takie cykliczne zajęcia taneczne w miarę dostępne tutaj w ZPK. To jest jedno. Następna sprawa, ja dzisiaj sobie wykorzystuję pana starostę. Powiem tak, rejon Bychowa, określę rejon, bo wspólnie z miejscowością sąsiedzką, czyli z Karnicami, organizujemy w tym roku gminne dożynki. I tak z tej racji chciałam prosić o wykoszenie tych poboczy przy drodze powiatowej oczywiście, naprawienie tego wiaduktu, który tam już któryś kolejny raz mówi o tej takiej chopce, co tam mocno po prostu te samochody skaczą, i zaklejenie, czy nie wiem jak to, taki remont bieżący. Tu już była sugestia, że faktycznie te remonty w tym roku bardzo szwankują. Po prostu te czasy, gdzie jakby pracownicy starostwa sami to bardzo obserwowali, no niestety minęły bezpowrotnie. Mam nadzieję, że to wróci, może to tylko chwilowe, gdzieś tam takie zatrzymanie się, że będziemy znowu mieć to, że nie będziemy musieli wisieć na telefonach, słuchać, czy nawet nie słuchać odpowiedzi, czy niewykonania tych zadań, które są po prostu w obowiązkach starostwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kraszewski, pan radny Zagórski. Teraz w odwrotnej kolejności. Chciałbym przedstawić, krótko mówiąc, 3 wnioski. Pierwszy dotyczy przeglądu placów zabaw i stanu technicznego i ewentualnych napraw. Zgłaszałem panu kierownikowi, ale proszę to blokowo załatwić, czyli dokonać przeglądów jakby wszystkich.
tych nowszych, no to może się okazać, że gdzieś tam... A jest problem. Po prostu na przykładzie własnego podwórka, dlatego to zgłaszam. Drugi wniosek dotyczy zatrudnienia w PGK. Nagle się ostatnio dowiedziałem, że mieliśmy redukować zatrudnienie, a się okazuje, że ktoś został przyjęty dodatkowo. Jeden z pierwszych ruchów personalnych pani nowej prezes zapewniała, że będzie restrukturyzacja i tak dalej, ale to trochę mnie zaskoczyło. A trzeci wniosek do pana przewodniczącego Rady. Panie przewodniczący, po wyborach ostatnich samorządowych była zawarta fajna pozycja w Wiadomościach Żmigrodzkich, gdzie sukcesywnie były przeprowadzane wywiady z koleżanką i kolegą. I bach! Myślę, że warto by było, żeby Wiadomości dotarły do wszystkich nowych radnych, bo już nie liczę na to, że akurat do takich osób jak ja mają docierać, wręcz tego nie chcę, ale ci, którzy różnią się poglądami, też powinni prawo wypowiedzenia się posiadać. I tak, bez drugiego dna, proszę to uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję. Od razu odpowiem na ostatni wniosek. Nie wiem, dlaczego bezmę, coś się zaczęło, coś się nie skończyło, ale myślę bezmę, że tutaj do redakcji Wiadomości Żmigrodzkich bezmę ten głos dotrze i na pewno powiedzmy, no to traktujemy bezmę, że na pewno nie było tam jakiejś celowej działalności, że ktoś tam się pokazał, a kogoś powiedzmy pominięto. Natomiast pan dyrektor. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że pani Halina poruszyła ten temat. Faktycznie mieliśmy takie spotkanie z młodzieżą. Była nie tylko Rada Młodzieżowa, ale również przedstawiciele gimnazjum. I rozmawialiśmy tam o różnych sprawach tego, co młodzież oczekuje od Domu Kultury. Były także nowe propozycje. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, ponieważ ja i moi pracownicy nie muszą czegoś wymyślać, tylko dostają gotowe rozwiązania, które oczekuje młodzież. I do takowych rozwiązań doprowadzamy lub doprowadzaliśmy. Padło pytanie o kino, więc za chwilę już mogę poinformować, że takie kino kameralne będziemy mieli u siebie. Padło pytanie o te dyskoteki też. Na tej komisji padła taka propozycja prowadzenia dyskotek co tydzień. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że mój kalendarz rezerwacji, czy wynajmu, czy imprez, które jest prowadzone tutaj, trochę ogranicza mnie do tego, abym co tydzień, na przykład piątki czy soboty, prowadził dyskotekę. Natomiast ja mogę sobie poplanować przyszłe półrocze w ten sposób, że te dyskoteki byłyby możliwe. Natomiast tutaj pani radna jest też nie do końca informacja sprawdzona, ponieważ taka dyskoteka była, ona się odbywa tu na sali widowiskowej. I powiem Państwu, że osoby, które brały udział w dyskotece w Prusicach, o której tutaj była mowa, zjawiły się po prostu u nas. Ja na szczęście miałem ochronę i ten spokój na sali i Domu Kultury był w miarę względny, ale musicie sobie Państwo wyobrazić, co działo się na zewnątrz. Więc znowu miałem zapytanie z policji, jak ta sytuacja wygląda. Co zaś do oferty. My jesteśmy teraz w okresie wakacji. Część moich instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie pobrało sobie urlopy. Natomiast my proponujemy teraz mieszkańcom gminy, dzieci, młodzieży ofertę wakacyjną, z którą można się zapoznać na stronie internetowej. Rzecz, która nastąpi po wakacjach, ma być całkowicie przemodelowana. I trochę pani radna też pod sugestie, te, które padły wtedy na komisji, chcielibyśmy te zajęcia pozmieniać. Między innymi też mówię o tych tańcach, bo to się nie wiąże z tym, że nie chcemy tego prowadzić. Często wiąże się to z tym, że trudno znaleźć odpowiedniego instruktora. Trudno znaleźć czasami nawet grupę docelową, bo tak mówi się ogólnie, zróbmy to, jak przychodzi do zajęć, to tych dzieci lub młodzieży nie ma. Natomiast
Kończąc to, ja słucham, co mówią młodzi ludzie, nie tylko młodzi, również osoby w podeszłym wieku, bo dla mnie to jest ułatwienie i propozycja pracy, czy propozycja, czy oferta Domu Kultury jest wtedy dla mnie łatwiejsza, ponieważ wiem, czego oczekują uczestnicy. To chyba tyle, dziękuję bardzo. Może ja w tym temacie, kontynuując. Nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie. Moje pytanie było zasadnicze i na to pytanie chcę dzisiaj drogą mailową odpowiedzieć młodzieży i rodzicom tejże młodzieży. Czyli zdaniem pana dyrektora fajnie, że jeśli coś złego dzieje się na dyskotece w Prusicach. To jest pana zdanie. Bo dobrze będzie, jeśli nie będzie żadnej zadymy, mówiąc kolokwialnie, u nas, prawda? Bo dyskoteka wiąże się z jakąś zadymą. Nie mam dziecka w tym wieku, ale byłabym spokojniejsza, gdyby moje dziecko było na dyskotece tutaj w Żmigrodzie. Byłabym spokojna, pan dyrektor zadba o bezpieczeństwo mojego dziecka, bo będą powiadomione odpowiednie organy, czyli policja i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedział pan młodzieży wówczas, że nie może pan organizować takich dyskotek, ponieważ kto będzie pilnował tę młodzież? Odpowiedziałam, że ja się zgłoszę, jeśli pana pracownicy są niedyspozycyjni. Trochę żartobliwie. Kiedyś byliśmy młodzi, no gdzieś ta młodzież musi się wyszaleć, ale czy koniecznie w Rawiczu i w Prusicach? No jedna dyskoteka od marca, panie dyrektorze, pan wybaczy. Pan dyrektor. Radna, no kij ma dwa końce. Jeżeli my organizujemy tutaj imprezę, to młodzież, która jest w Prusicach, przyjeżdża do nas. No i pojawia się ta sama sytuacja. Pojawia się ta sama sytuacja, co w Prusicach. Państwa, no nie jest tak. Pani radna, nie chodzi o to, żeby nie organizować. Ja jestem jak najbardziej, żeby organizować. Trzeba to tylko tak przemyśleć, żeby bezpieczeństwo na tych imprezach, na tych dyskotekach było w najwyższym poziomie. Nie, tak do końca nie radna, bo te imprezy się odbywały tutaj. W tym momencie, kiedy były możliwe, bo nie było jakichś innych imprez zaplanowanych na... Ja proponuję, aby młodzież zjawiła się u mnie, ze mną porozmawiała i wtedy ustalimy sobie, jakie te dyskoteki mają być. Proszę Państwa, więc ja myślę, że załóżmy, że... No, że jeżeli jest propozycja taka, że pani Halina radna, pani Halina Szeniawska radna przyjdzie, ale również i młodzież chciałaby ewentualnie, byśmy też byśmy być, może dojdą do jakiegoś byśmy wspólnego wniosku i ten problem trudny, nie ma co mówić, byśmy spróbują rozwiązać. Ja natomiast odpowiem jeszcze dla pana radnego Kraszewskiego, byśmy, że ponieważ nie ma pani prezes PGK, ja zgłoszony wniosek przez pana prześlę do pani prezes, dobrze, i oczywiście będziemy czekać na odpowiedź. Pan Zagórski, radny. Szanowni Państwo, ja chciałbym się odnieść do wniosku pana Janka Brodani, ale zanim to zrobię, to potwierdzę to, co mówi pan dyrektor Skiba, że dyskoteka była. Fajnie, że była, tylko że fajnie, nie fajnie, jak młodzież się zachowywała na terenie miasta, kiedy opuszczała tą dyskotekę. Zdewastowane samochody, wręcz pogniatane dachy, bójki, że patrzą, żeśmy musieli strzelnicy ściągać. Miałem wtedy zmianę, to wiem jak było. Pantera sobie poradziła w środku, bo to była profesjonalna ochrona. Panie dyrektorze, była Pantera, nie? Nie mieli zadymy, bo ich po prostu za kołnierze wyprowadzali. Ale my już na terenie miasta musieliśmy się o to martwić, co dalej z nimi zrobić. A miasto jest duże. A w nanocce w piątek albo w sobotę, kiedy jest dyskoteka, mamy patrol tylko dwuosobowy, a do tego 39 wiosek w koło. I w większości przypadków jest tak, że jak jest weekend, to jest interwencji mnóstwo i potem nas nie ma na terenie miasta, bo się rozjeżdżamy na interwencję. Policja dojechała na mnie, 20 osób się biło tutaj przed Domem Kultury, 20 osób. Jeszcze jeden patrol trzeba było ściągać. Szkoda, że młodzież, czy ta Młodzieżowa Rada Miejska, przedstawiciele, to są tylko ci
albo w cudzysłowie, no tylko ci ludzie, którzy są ci normalni i którzy normalnie chcą się bawić i normalnie wrócić do domu, a zjeżdża się do nas w cudzysłowie bydło. W większości bydło, które potem dewastuje to. Proszę zapytać nawet pracownika Urzędu Miasta, jak wyglądał po weekendzie jego samochód. Dach wgnieciony, maska wgnieciona, lusterki porywane. I to jest wszystko udokumentowane. Ja nie jestem przeciwny dyskotekom, jestem przeciwny takim ludziom właśnie jak ci, którzy przychodzą, a potem nie potrafią się rozejść do domu normalnie. Dosłownie trzoda. I potem my sami zastanawiamy się, po co to, dla kogo to? Dla tych 20 normalnych? Żeby ta reszta robiła tak, jak robiła, ten złamany nos, ten złamana ręka. Bo dosłownie po tej dyskotece to nie było tak, że ona się odbyła i potem była cisza. U nas temat był przez tydzień czasu. I na pewno dyrektor, jak nie pan komendant, to szkoda, że nie ma kierownika Owczaka już, bo wyszedł, ale on by sam powiedział, co tam młodzież robiła na zewnątrz. I wyzywanie policjantów. Panie Haniko, proszę nawet zapytać chyba Marcin Horbik miał nawet tę służbę. Jak oni się odnosili w ogóle do policjantów? Wyzywali policjantów, którzy przyjechali na miejscu, wyzywali. A jak nazwać, ja nie mówię to wszystkim, jak nazwać tych, którzy wchodzą na samochód, na dach samochodu, skaczą po nim, urywają lusterka, wyzywają policjantów i biją się między sobą. To nie są ludzie, dosłownie. Pan powiedział tylko do pewnej grupy, prawda? To też tylko i wyłącznie do tej grupy, która dewastowała, która się biła na zewnątrz i która używała słów nieprzyzwoitych w stosunku do policjantów. Wszyscy pozostali normalni, wrócili normalnie do domu i w stosunku do nich nie było żadnej interwencji. Dziękuję. To są normalni ludzie, normalna młodzież. A jeżeli chodzi o wniosek pana Jarka, ja specjalnie dzisiaj wstrzymałem się jakby od tej uchwały, dlatego że to nie jest uchwała na dwie minuty teraz, tylko to jest uchwała i to jest temat na dłuższe posiedzenie, na rozmowę, na wyciągnięcie jakichś wniosków, ewentualnie no jakichś ustaleń wspólnych i co do celu. Choćby taki temat jak mieszkańcy Żmigrodu, czy tam poza mieszkańcy. Proszę mi nawet wytłumaczyć, jak ustalić, czy dany pan jest z Rawicza, skoro już w tym roku wchodzą dowody osobiste, których nie ma miejsca zameldowania. I teraz tak, każdy jeden by musiał przywieźć zaświadczenie z jego adresem zameldowania, bo chce wejść taniej na basę. No przecież to ludzie, no przecież tego się tak nie stosuje. Gdzie to tak stosują, żeby... No, teraz wydają wszędzie dowody osobiste, gdzie nie ma adresu zameldowania. Także ja mam taki dowód i w Warszawie, jak on ustalił, daję panu dowód, jestem z Warszawy. Co mi pan powie w Warszawie, że jak ja mam to udowodnić, że jestem spoza Warszawy? A poza tym przecież to uprawnienia trzeba mieć do legitymowania. Przecież pani kasjerka, która siedzi w kasie, ona nie jest upoważniona do tego, żeby ona mnie legitymowała. Ona ma mi sprzedać bilet i wpuścić na teren obiektu. Dlatego to jest temat na dłuższe posiedzenie, ustalenie no, kwestii tam prawnej i wtedy ewentualnie ustalenie cen. Nie? Także ja dlatego się na przykład dzisiaj wstrzymałem. Dziękuję, tylko sekundkę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no, te zmiany, jeżeli chodzi o dowody osobiste, one powodują pewne trudności, prawda? O tych trudnościach ja proponuję, że na komisji będziecie jakby rozmawiać i to wszystko zostanie przegłosowane. To tylko jedno zdanie, dobrze? Powiem tak, że jest to rozwiązane w Rawiczu w bardzo prosty sposób. Oczywiście Rawicz to rozwiązał w ten sposób. Wprowadzając kartę dużej rodziny, rawicką kartę dużą rodziny, nie tą ogólnopolską, i wprowadzając kartę mieszkańca. To wystarczy. Nawet pan dyrektor może wprowadzić taką kartę mieszkańca, wydając nawet przed sezonem, kto się zgłosi, jest zameldowany w Żmigrodzie, wydaje tą kartę, idzie z tą kartą i jest problem rozwiązany. Oczywiście nie ma obowiązku legitymowania, ale jeśli na przykład ktoś chce wejść na bilet ulgowy, to powinien okazać legitymację. Jeśli nie okaże legitymacji, wchodzi na bilet normalny. Sprawa jest prosta do rozwiązania. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Znaczy ja chciałbym zaapelować, bo to już nie są wolne wnioski, tylko dyskusja, to było w poprzednim punkcie, natomiast ja tylko odpowiem na wniosek, który padł w sprawie placów zabaw. My kilka dni temu podpisaliśmy, dokładnie burmistrz Szczeniawski podpisał
wniosek o kontroli placów zabaw również pod kątem BHP, więc ta decyzja już zapadła. Tylko przypomnę też Państwu, że sytuacja jest tego typu, że są różni zarządzający i tam, gdzie place zabaw są przy zespole placówek kultury, czy przy świetlicach, przepraszam, tam dyrektor zarządza, w szkołach dyrektorzy szkół, natomiast mamy ustalenie z sołtysami, że w placach innych, na placach zabaw w innych lokalizacjach o ewentualnych problemach sołtysi zgłaszają te problemy do kierownika AGR. Natomiast ta kontrola, o której mówię, ma charakter jeszcze taki bardziej kompleksowy. Dziękuję. Myślę, że punkt wnioski został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, numer 8. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 8 sesji, proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt informacje i komunikaty. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli będą Państwo radni organizować komisję, to bardzo bym prosił w okresie wakacyjnym, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ wiadomo, że jest czas urlopowy. Tutaj pracownicy urzędu mają urlopy, osoby zapraszane mają urlopy, dlatego też odpowiednie wyprzedzenie przed komisją. I druga informacja. Na poprzedniej sesji Pan Jarosław Brodala pytał o dopłaty do firmy Sprusic przywożącej ścieki do zlewni w Migrodzie. Pani Prezes przekazała stosowną informację. I zamykam 9. sesję Rady Miejskiej w Migrodzie. Dziękuję.